czy spotkam kogoś nowego, kto będzie ważny w moim życiu. Zobaczmy, kochane single i wszyscy, którzy być może są po rozstaniu, rozwodzie, którzy już długo są sami lub chcieliby kogoś poznać po prostu, czy ktoś stanie na naszej drodze. Dzisiaj, kochani, mam oczywiście karty tarota. Pierwsza grupa lub ametyst i druga grupa to karty Lenomor lub taki przedmiot serduszko z kamienia. Kochani moi, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i oczywiście również zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli chcecie. Napiszcie do mnie e-maila, a ja wyślę Wam moje zestawy wróżb. I okres oczekiwania na taką wróżbę jest 1, 2 lub 3 dni. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Bądźcie aktywni na moim kanale. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Kochani, mam nadzieję, że już wybraliście grupę. Zaczynam od tarota, więc drugą grupę odsuwam i zapytamy, proszę, tarota, kogo poznam. Skupcie się, kochani. Kogo poznam? Powiedzcie, kochane karty tarota. Kogo poznam? Kogo poznam? Powiedzcie, kochane karty, pokażcie. Kogo poznam w najbliższym czasie? Kogo poznam? Kto stanie na mojej drodze? Wow, 10 kielichów. Rycerz mieczy, głupiec i w przełożeniu mamy, o, jeszcze jedna karta mi wyszła, cesarzowa i w przełożeniu mamy 8 monet. Może być to osoba poznana w pracy lub przy pracy, tak, ponieważ to jest ciężka praca, jakaś, nie wiem, może to być w pracy lub osoba, którą poznacie, będziecie musieli pracować z nią bardzo mocno nad tą relacją, nad tym związkiem, żeby się udało, tak, 10 kielichów, czyli znamionuje tutaj już, kochani, bardzo dobrze ta karta, że ta osoba będzie też chciała relacji, być może założenia rodziny, miłości, spełnienia. To będzie jakiś rycerz mieczy, czyli kochani osoba spod znaku wagi, bliźniąt lub wodnika, czyli żywioł powietrza, bardzo szybka w działaniu, bardzo taka aktywna, powiedzmy, tak, w głowie też siedząca i osoba szybka jak wiatr, powiedzmy, ale też romantyczna, też uwaga, ponieważ będzie mogła mieć też ochotę ewentualnie tutaj podbić na początku Was seksualnie, no ale może się z tego coś rozwinąć pięknego, tak? 10 kielichów. No ta osoba też szuka przygody, nowego początku, też może jest młodsza od Was, jest szukająca po prostu jakichś, nie wiem, no właśnie jakichś przygód, także lekkomyślna może, ale podobacie się tej osobie. Mamy cesarzową, czyli myśli ta osoba o Was jako o kobiecie, czy tam partnerce pięknej, cudownej. Jest tutaj przyszła matka, kreatywna kobieta, piękna, kobieca, dobra opiekunka, matka, kochanka, więc tej myśli o Was bardzo pięknie, poważnie. I chcę stworzyć z Wami, bo tu jest cesarzowa plus 10 kielichów, jakąś rzeczywiście piękną relację. Natomiast będzie trzeba nad tą relacją troszeczkę popracować. Jeśli nie jest to osoba poznana w pracy czy przy pracy, tak, to trzeba będzie tutaj nad tą relacją ewentualnie no, ciężko, mozolnie, aktywnie pracować, by się udało, tak? Także uważajcie, bo ta osoba może przyjść na początku z takim zamiarem seksualnym, ale jeśli to dobrze poprowadzicie, będziecie pracować nad tą relacją, to może się tutaj udać rzeczywiście coś wspaniałego, spełnienie jakieś miłosne rzeczywiście. Dziękuję pięknie grupie pierwszej. Przypominam o subskrypcji mojego kanału, kochani. Komentujcie również, czy ta grupa, którą wybraliście, czy ta grupa właśnie rezonuje z Wami. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, a ja teraz zapraszam grupę drugą, czyli karty Lenormanda. Taka talia niemiecka, yin-yang. Kogo poznam na mojej drodze? Kogo poznam? Kogo poznam? Kto stanie na mojej drodze? Pokażcie, kochane karty Lenormanda. Kto stanie na mojej drodze? Kto stanie na mojej drodze? Kto stanie na mojej drodze? Pokażcie, kochane karty. Kogo poznam? Kogo poznam? Pokażcie, kochane karty. Kogo poznam? Kogo poznam, kochane karty? Pokażcie. Kogo poznam? Pokażcie nam, kogo poznam. Kogo poznam? Kochani, więc zobaczcie, znowu ktoś, kto szuka tutaj bezpieczeństwa, portu, by zostać na dłużej, tak, by się zakotwiczyć, jakiejś stabilizacji. Ktoś, kto chciałby zostać tutaj z Wami na dłużej, tak? Kto szuka stabilizacji jakiejś w partnerstwie. No, mamy też tutaj, kochani, ewentualnie byka pannę lub koziorożca, czyli żywioł ziemi. Więc osoba, która potrzebuje stabilizacji, tak? Która chciałaby, żeby coś się rozrosło w jego życiu stabilnego, tak jak tutaj ten dąb, tak? Coś zdrowego, solidnego, stabilnego i coś, co by dobrze właśnie się rozrosło, rozwinęło, tak? Ta osoba na pewno szuka tutaj czegoś stabilnego rzeczywiście, kochani. Szuka też nowego rozdziału w swoim życiu, by coś się nowego zaczęło, jakiejś nowej historii miłosnej. Szuka ta osoba również, kochani, oczywiście seksualności, intymności, pięknej rodzinnej atmosfery. Być może chciałaby też mieć dziecko, chciałaby mieć jakąś partnerkę, nie wiem, przyszłą matkę, żonę, kochankę, kreatywną jakąś osobę. Być może pragnie ta osoba też dziecka. No, widzę tutaj na pewno bardzo, bardzo wyraźnie, że ta osoba szuka czegoś stabilnego, czegoś, co by się rzeczywiście dobrze, zdrowo potoczyło, rozwinęło, tak? Także nawet macierzyństwo, dziecko, rodzina, seksualność. No tutaj mamy dwie karty seksualności praktycznie, ponieważ i lilie, i ciąża to są dwie karty seksualności, intymności, zbliżenia. Więc tutaj na pewno ta osoba też chciałaby od razu jakiejś intymności, tak, z Wami. Też piękna grupa, piękne karty, cudowne zamiary, coś stabilnego i coś intymnego, także życzę Wam, żeby rzeczywiście taka osoba stanęła na Waszej drodze, kochani. Do usłyszenia już wkrótce. Zapraszam do subskrypcji. Napiszcie mi, czy ta grupa, którą wybraliście, Wam się spodobała. Do usłyszenia.